Jacek Karnowski, Telewizja w Polsce, a w studio gość Michał Dworczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były szef kancelarii premiera. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie pośle, gotowy do stanięcia przed Komisją do Spraw Wyborów Korespondencyjnych? Przesłuchanie chyba w piątek, z tego co słyszałem. Piątego, czyli w poniedziałek. Poniedziałek, tak. Dwa dni później, to prawda, jestem wezwany jako świadek, stawię się przed komisją, to jest obowiązek każdej osoby, która otrzymuje takie wezwanie, natomiast też nie mam specjalnych złudzeń, czemu komisja służy i jakie są cele. No tam był taki ciekawy fragment przy przesłuchaniu premiera, posła Jacka Sasina. Pyta pan przewodniczący Joński, czy świadek chce zabrać głos. Świadek mówi, że tak. Uchylam wniosek, więc no tak, trzeba niestety uważać, bo pułapki są różnego rodzaju. To niestety jest obraz właśnie tego, jak w soczewce tutaj możemy zobaczyć, jak ta komisja wygląda, jakie są prawdziwe cele tej komisji. Ja miałem być może trochę naiwnie nadzieję, że ta komisja będzie służyła temu, aby wyświetlić wszystkie okoliczności podejmowanych wówczas w 2020 roku decyzji dotyczących przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Bardzo trudna sytuacja, pandemia rozpędzona, pandemia, co do której natury nie wiedzieliśmy wszystkiego, prawda? Oczywiście, że tak, to była pierwsza sytuacja nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie od kilkudziesięciu lat, gdzie świat musiał się zmierzyć właśnie z pandemią. My mieliśmy obowiązek konstytucyjny przeprowadzenia w określonym terminie wyborów. Jako rząd byliśmy w niezwykle trudnej sytuacji i staraliśmy się jej wyjść naprzeciw. Stąd propozycja wyborów korespondencyjnych, takich, które były na takich zasadach przeprowadzanych, jak to było już w innych krajach, czy to u naszych sąsiadów za zachodnią granicą w Bawarii, czy w Stanach Zjednoczonych. No więc krótko mówiąc, musieliśmy podjąć to wyzwanie. Dzisiaj tamta sytuacja służy jako paliwo polityczne dla większości sejmowej do tego, żeby przedstawiać Prawo i Sprawiedliwość i ówczesny rząd, rząd Mateusza Morawieckiego, w złym świetle. Oczywiście my się temu przeciwstawiamy, staramy się mówić o tym, jak w rzeczywistości to wszystko wyglądało, ale tak jak pan redaktor powiedział, często na komisji mamy do czynienia z sytuacją, w której świadek chce coś powiedzieć, a pan przewodniczący Joński odbiera głos, wyłącza mikrofon i krótko mówiąc to uniemożliwia. No też płaczą nad 70 milionami, które przy tej okazji no zostały wydane na wybory, które nie doszły do skutku, a milczą o kilkuset miliardach, które w sumie to bilion chyba więcej wpłynęło do budżetu, niż gdyby była dynamika taka jak pod rządami Platformy. Tak? Czyli bilion złotych więcej dostało państwo polskie dzięki tym zasadniczym ruchom w walce z mafiami VAT-owskimi, uszczelnieniu systemu i tak dalej, i tak dalej. I rozwojowi ogólnie. Można, no oczywiście, bo to jest niezbędne, rozwój był niezbędny po to, żeby podatki wpływały do państwowej kasy, ale ja bym jeszcze nawet zawęził to odniesienie. Pan mówi o olbrzymich środkach, które trafiły do budżetu państwa. Ja odniosę się tylko do olbrzymich środków, które zostały wydane na walkę z pandemią, bo przecież konsekwencje pandemii to nie tylko te 70 milionów złotych, które zostały przeznaczone na wybory korespondencyjne, a które zostały to wybory korespondencyjne storpedowane przez Platformę Obywatelską, o tym możemy jeszcze za chwilę powiedzieć, jeśli pan redaktor uzna za stosowne, ale to są miliardy złotych, i to olbrzymie miliardy złotych, które w konsekwencji trzeba było wydać na walkę z epidemią, na budowę szpitali tymczasowych, na materiały ochronne dla medyków, w końcu na tarcze dla firm. Przecież Polska była jednym z tych krajów, które jeśli chodzi o gospodarkę, najlepiej sobie poradziły z pandemią. U nas nie upadały masowo przedsiębiorstwa, tak jak to było w wielu krajach zachodnich. U nas gospodarka zniosła lepiej ten dramatyczny czas właśnie dzięki tarczom finansowym, i o tym wszystkim trzeba pamiętać, mówiąc o pandemii i wyborach korespondencyjnych. To był bardzo aktywny rząd, który biegał do każdej sytuacji kryzysowej. Pan często był na pierwszej linii, no i teraz za to próbują ścigać. Pytanie, czy Polacy dostrzegą, że mają teraz rząd zupełnie inny? No już słychać, są takie wypowiedzi. Właściwie to nie mamy na te niższe ceny prądu na drugie półrocze. No już nie mówię o obietnicach, których sami nie traktują poważnie. Czy Polacy to dostrzegą? Ja uważam, że Polacy jako inteligentni ludzie wcześniej czy później zorientują się w różnych kłamstwach, które
które serwuje nam Platforma Obywatelska. Natomiast wierzę, że to nastąpi wcześniej, bo z takimi sytuacjami niepokojącymi, o których pan powiedział, niepokojących wypowiedzi mam już do czynienia, dotyczących cen, bo to nas najbardziej dotyka, ale też już mamy do czynienia nie z zapowiedziami, a z konkretnymi problemami, które są wygenerowane przez rząd Platformy Obywatelskiej w projektach strategicznych, kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski. Czy to budowa elektrowni atomowej, czy to budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, czy inne strategiczne projekty, które tylko dlatego, że zostały zapoczątkowane przez Prawo i Sprawiedliwość, dzisiaj albo są torpedowane, albo są kwestionowane. I to jest niebezpieczne z punktu widzenia kraju. Posłuchajmy takiej internetowej wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego właśnie o wspomnianym przez pana posła Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko lotnisko, to nowy system komunikacyjny Polski. To szybsze, bezpieczniejsze i wygodniejsze podróże w dowolne miejsce na ziemi. Impuls dla gospodarki. CPK to ogromne korzyści finansowe dla wszystkich polskich rodzin i potężny zastrzyk pieniędzy dla polskiej gospodarki. To wzrost PKB, to magnes dla inwestorów i to impuls rozwojowy dla całego kraju. Gwarancja bezpieczeństwa. Centralny Port Komunikacyjny to także większe bezpieczeństwo. Polski to szybszy przerzut wojsk, sprzętu i towarów. To strategiczny punkt infrastruktury NATO. To może i powinien być projekt ponad podziałami. To gigantyczna szansa. Nie możemy zmarnować momentu, w którym jesteśmy. Centralny Port Komunikacyjny to nasz wspólny przystanek na drodze ku przyszłości. Nie wiem, czy pan się, panie pośle, zgodzi, ale mam wrażenie, że koalicja rządząca chciałaby ten projekt ukatrupić tak szybko, jak to możliwe. No ale sondaże nie za bardzo. Część lewicy popiera, tak próbowali nakręcić, prawda, tę rzekomą krzywdę ludzi, no, których wywłaszczono, czy którzy musieli oddać nieruchomości, ale to też nie zażarło. Odsprzedać. Odsprzedać, tak. No. To prawda. Znaczy oddać w sensie na potrzeby inwestycji, oczywiście za godnym odszkodowaniem. Za godnym odszkodowaniem i no też tak, warto zwrócić uwagę dokładnie, że to jest nic nowego w polskim prawie, ponieważ przy budowie każdej infrastruktury krytycznej, czy przy budowie dróg ekspresowych, autostrad, z takimi sytuacjami mamy do czynienia. Ważne jest, żeby z ludźmi rozmawiać, ważne jest, żeby mogli liczyć na godne odszkodowanie, a to jest zapewnione przy realizacji tej inwestycji. I tutaj na szczęście widać właśnie mądrość Polaków, dlatego że duża część polskiego społeczeństwa chce kontynuacji tego projektu. Czyta to materiały, które są dostępne, czy to w sieci, czy to w druku. No zresztą jak i pan z Lasek... tych materiałów widać zresztą ewidentnie, jaka jest to duża korzyść dla Polaków i dla naszego kraju. Nie dla PiSu, nie dla Platformy, nie dla Lewicy, po prostu dla Polski i dla wszystkich obywateli. Pan Lasek wychodzi i tam, prawda, coś próbuje punktować, wskazywać i zaraz pan Horała, pan Wilk bardzo precyzyjnie jakby kontrolują. I ta aktywność też pokazuje, że no taka bieżąca, prawda, praca też w mediach społecznościowych ma sens przy takim ataku. Absolutnie, aktywność jest tu bardzo ważna i pokazanie obywatelskiego sprzeciwu przeciwko wszelkim działaniom szkodliwym z punktu widzenia kraju jest bardzo ważne. Odnośnie pana posła ministra Laska, ja no, tutaj muszę wielki żal wyrazić, dlatego że on niegdyś był po prostu ekspertem, dzisiaj stał się zacietrzewionym politykiem, który nie patrzy merytorycznie na wiele projektów, a politycznie, przynajmniej z tych ostatnich działań, można odnieść takie wrażenie. Dlaczego? No jeżeli zostaje rozbita pewna struktura osobowa projektu, jakim była budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, są wyrzucani z pracy inżynierowie, doświadczeni fachowcy, którzy nigdy z PiS-em nic nie mieli wspólnego, ani z żadną inną partią. Poza panem Wildem, który był szefem całego projektu, który był wcześniej wiceministrem Prawa i Sprawiedliwości, poza nim szereg inżynierów, szereg fachowców, którzy po prostu bez problemu na rynku się odnajdą, natomiast dla projektu będzie to szkodliwe. I kim są te osoby zastępowane? No, są zastępowane albo osobami, które można określić jako aktywiści pro Platformy Obywatelskiej, albo osoby związane z organizacjami pozarządowymi, które chcą zablokować budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. To naprawdę jest sytuacja zdumiewająca i trudno ją jakkolwiek racjonalnie wytłumaczyć. Ale trzeba budować presję i dziś rozpoczynamy
zaczyna pracę zespół pracy państwowej, gabinet cieni, możemy tak mówić? Nie, to nie jest gabinet cieni, to jest grupa kierowana przez premiera Mateusza Morawieckiego. W ramach Prawa i Sprawiedliwości nie ma ustalonego ciała, tam nie chodzi nam o to, żeby właśnie robić jakieś paralele, porównania, że to gabinet cieni, że to wchodzą przyszli ministrowie albo byli ministrowie. Chodzi nam o to, aby oprzeć się o ekspertów, chodzi o to, żeby w tych sprawach kluczowych z punktu widzenia Polski prowadzić poważną dyskusję, poważny dialog i wypracowywać propozycje. Dzisiaj będzie konferencja pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, pana premiera Mateusza Morawieckiego. Na pewno szczegółowo opowiedzą o tym, jak będzie zespół funkcjonował i jakie będą jego najbliższe prace. Trwa ofensywa terenowa Prawa i Sprawiedliwości. Pytałem o to posła Marka Suskiego, który był gościem telewizji w Polsce. Proponuję, wysłuchajmy krótkiej wypowiedzi pana posła Suskiego. Są tacy, którzy wyrażają oburzenie tym, co się dzieje, a jest też część ludzi takich, którzy pracują w różnych instytucjach, nie tylko publicznych, ale też i samorządowych, i mówią, no tak, no jak ja się tam pojawię, to może się okaże, że jakąś decyzję podjęłam błędną i mnie za chwilę zamkną do więzienia, no bo ta władza jest gotowa, no nawet wyrzucić kogoś tylko dlatego, że ma nazwisko takie samo jak poseł Prawa i Sprawiedliwości. Tak, pani poseł Anna Zalewska nie była członkiem rady, poinformowana. Jakąś panią Annę Zalewską wyrzucono, bo się nazywa Anna Zaleska, więc no, w części społeczeństwa jest taki niepokój. Mnie to przypomina nieco taki niepokój, jak był w stanie wojennym, że ludzie zaczęli się bać, bo nie wiedzieli, z której strony może ich coś złego spotkać. Pan, panie pośle, zawsze był blisko związany z powierzonym terenem, no Dolny Śląsk w tym przypadku. Czy pan rzeczywiście widzi jakieś takie przebudzenie Polaków? Ja widzę bardzo dużą mobilizację i determinację członków i zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, ludzi, którzy mają serce po prawej stronie, i widać, że jest rzeczywiście poruszenie tym, co robi rząd Donalda Tuska, łamaniem prawa, ordynarnym łamaniem prawa, takim chodzeniem na skróty, które do tej pory nigdy nie miało miejsca. Ale ja myślę, że w naszej ofensywie, w naszych działaniach, które planujemy na najbliższe tygodnie i miesiące, bardzo ważne jest coś jeszcze więcej, mianowicie wyjście do elektoratu centrowego, wyjście poza ten elektorat, który i tak popiera Prawo i Sprawiedliwość, a dotarcie z przekazem do osób centrowych i niezdecydowanych. To prawda, ale pytanie, czy to się da zrobić na tym etapie, bo oczywiste jest, że bazą PiS nie zdobędzie władzy, ale teraz, kiedy jest ostrzeliwany, bombardowany, kiedy no, ludzie siedzieli w więzieniach, kiedy właściwie spodziewane są jakieś kolejne aresztowania, czy teraz można merytorycznie przekonać Polaków? Uważam, że trzeba próbować. Oczywiście no, naszą podstawą, naszym fundamentem są nasi dotychczasowi wyborcy, są nasi działacze, członkowie, sympatycy, ale uważam, że nie możemy zamykać się w oblężonej twierdzy. Musimy rozmawiać z ludźmi na zewnątrz tego środowiska, musimy przedstawiać pozytywne propozycje i pokazywać też te błędy, które popełnia rząd, a które są szkodliwe z punktu widzenia kraju. Nie na zasadzie ataków na Donalda Tuska, wymierzonych w Donalda Tuska czy w jakiegokolwiek innego polityka, bo to przecież nie o to chodzi. My mówiliśmy od początku, chcemy być merytoryczną opozycją, chcemy punktować wszystkie działania, które są szkodliwe z punktu widzenia Polski. A to, że w ciągu ostatniego miesiąca takich przedsięwzięć czy takich działań obecny rząd podjął sporo, to niestety jest fakt bezdyskusyjny. No też zwraca uwagę chyba taka po prostu słaba jakość tej nowej ekipy. Znaczy to na poziomie wiceministrów, no to są ludzie, którzy często no, naprawdę są bezradni wobec tej rzeczywistości. Może się nauczą, nie wiem. Minęło 50 dni od powołania rządu Donalda Tuska, chyba plus minus, trochę więcej. Myślę, że takim pełnym podsumowaniem to będzie 100 dni, zwykle jest przyjęte, prawda? Dziennikarze, politycy dają każdej ekipie pierwsze 100 dni, żeby pokazała, co potrafi. Jak do tej pory rzeczywiście dorobek nie jest imponujący, czy wystąpienia na przykład wiceminister klimatu w Brukseli, która bez żadnych 90%. Wytycznych politycznych i uzgodnień, prawda, i mandatu do tego, żeby prowadzić negocjacje, oferuje wszystko za nic, tak można by to określić, prawda? Sprawy szkodliwe z punktu widzenia Polski związane z transformacją energetyczną,
którą trzeba prowadzić, ale trzeba to robić w sposób rozsądny, przemyślany, a nie tak, jakie propozycje słyszymy. Panie pośle, bardzo dziękuję. Michał Dworczyk, dziękuję panu, poseł dziękuję Prawa państwu. I Sprawiedliwości, były szef kancelarii premiera, był gościem telewizji w Polsce. Zapraszamy ponownie, a ja dziękuję za tę część. Po krótkiej przerwie jesteśmy z powrotem.